Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Frostpunka. Po raz kolejny, cieszę się, że tak ciepło odebraliście ciepło, bo zimno. Pierwszy odcinek Frostpunka dwójeczki, aczkolwiek po raz kolejny podkreślę, nie chcę obiecywać żadnej długiej ciągłości tego, co będziecie tutaj widzieli, ponieważ graliśmy prolog i już momentami czułem się przytłoczony i widziałem, że są rzeczy, na które nie zwracam uwagi, chociaż powinienem był, dlatego obawiam się, że ten trend może tylko rosnąć w siłę, ponieważ nawet jak sobie obejrzałem połowę filmu, który 11BC wrzucili jako taki beginner's guide, to już miałem wrażenie, że jestem przytłoczony samym opowiadaniem o tym, ile rzeczy się w tej grze dzieje. A co dopiero robić je, kiedy ta gra przed nami się tutaj jawi. Tak więc nadal w mojej głowie to mogą być takie filmy, które mają wam i mi pokazać, jak ta gra ogólnie wygląda z każdej strony. Ale czy ja jestem w ogóle człowiekiem stworzonym do grania w strategię? Trudno powiedzieć. Sami wspominaliście, widziałem w komentarzach sytuację, kiedy grałem w strategię, ale chyba nigdy mózgu do tego nie miałem, bo zawsze byłem większym fanem rzeczy, które wymagają ode mnie spostrzegawczości, zręczności i czasu reakcji. Tak więc zobaczymy. Ten odcinek właśnie nagrywam, tak więc co najmniej jego zobaczycie. Ale zostawcie lajka, jeżeli się wam podoba i faktycznie chcecie widzieć więcej. Mam tylko nadzieję, że mnie poziom trudności nie pokona, ale coś czuję, że im dalej w las, tym będzie gorzej. Może nawet start już będzie hardkorowy. Nie wiem, tyle się nasłuchałem o trudności tej gry. Tak więc zobaczymy. Lećmy. Co mamy tutaj w ogóle do roboty? Będę pauzował co chwilę, ponieważ mogę i chcę. Pozostały węgiel w Nowym Londynie. Potrzebne są nowe złoża. 648 tysięcy węgla. Nie mamy odpowiednio dużo ciepła. Oczywiście będzie tutaj nam spadała temperatura. Potem znowu spadnie. Potem troszeczkę tylko wzrośnie. Ekipy frostlandowe jeszcze mamy od oddziały strażników, dobra konsumpcyjne, żywność, mamy nadwyżkę, ale żywność już spada. Oj. Mamy w ogóle więcej grup ludzi widocznych tutaj na dole. Czym jest ten pasek na samym dole? Ogólne zaufanie tolerowany. Mamy w takim razie frostlanderów. Na samym środku mamy napięcie. O Jezus Maria, dobra, napięcie jest znaczne w tej chwili, świetnie. Mamy też niezłomnych, ferwor, brak, relacje przychylni. Rozmiar 12%, neutralni 45% i frostlanderzy 43%. Rozkrusz lud, by dotrzeć do płytkiego pokładu węgla. Rozbuduj dzielnicę wydobywczą, uruchom generator. No tak, generator jest kompletnie wyłączony. A gdzie my tutaj w ogóle będziemy mieli to źródło węgla, o którym jest mowa. Teren jest cholernie duży na rozbudowywanie tego miasta. Ale czym jest to? Czy ja mogę to jakoś szybko sprawdzić? Mamy tutaj płytki pokład węgla. Dobra, czyli takie trzy kostki na sobie to jest węgiel, więc wiemy, w którą stronę musimy w tej chwili zmierzać, tylko jeszcze musimy się tam dokopać. Mam wrażenie, że jak zbudujemy tą dzielnicę na dwóch płytkach naraz, to powinno być całkiem okej. Zbudujmy nowe dzielnice mieszkalne, by zaradzić brakowi schronienia. Ludzi będzie tutaj przybywać. To nie to samo, co w prologu. Ludzie będą oczywiście przyładzić, czy też po prostu rodzić się w Nowym Londynie, tak więc będzie tutaj więcej rzeczy do ogarniania. Spróbujmy zatem zrobić tutaj dzielnicę, która obejmie obydwa te złoża, no i na tyle miejsca, żeby jakąś ją tutaj sensownie rozbudować i może też lekko odlecieć na bok, żeby dało się, wiecie, rozkruszać ten lód idąc do przodu, no i niech to też będzie rozkruszone, więc rozkruszmy, poczekajmy, aż to wszystko się wydarzy, nasze tutaj wszystkie frakcje ewidentnie będą miały mocny wpływ na to, jak będzie ta rozgrywka wyglądała, ponieważ z tego, co słyszałem, a tutaj taka ropa jest, to jest nasze napięcie, będzie jej pewnie więcej i będzie jej mniej. Z tego, co słyszałem, to hardkorowa jest dwójka ze względu na to, że już nie jesteśmy jednym władcą, który ma tutaj jakby, jego decyzje są ostateczne, tylko będziemy mieli całą radę, w której będziemy musieli podejmować decyzje. No ale zobaczymy. Ciepłowniki! Czym są ciepłowniki? A to jest zasób, który można wydawać na łamanie lodu, finansowanie budowy lub podczas wykonywania określonych akcji, okej. Okay. Miasto zbiera co tydzień ciepłowniki, każda społeczność przekazuje swoją część zależną od jej wielkości. Im większa społeczność, tym większy wkład. I teraz już widać, po czyjej stronie powinniśmy być. Przychód ciepłowników można zwiększyć poprzez zaspokojenie zapotrzebowania na dobra. Wpływają także określone prawa i budynki. Dlaczego ci ludzie myślą, że nie mogą mieć jakiekolwiek prawa w sytuacji, kiedy świat zamarzł, a my próbujemy chociaż przetrwać? Chociaż przetrwać, ponieważ na wiele więcej nie można liczyć. Możesz prosić o ciepłowniki lub przekazywać je społecznościom i frakcjom. Kliknij społeczność na dole, by zobaczyć listę. Dobra, czyli ciepłowniki to jest co? Bo ja tutaj... A ciepłowniki, ty, to jakoś inaczej się nazywało w tym prologu. No ale dobra, to są ciepłowniki, heat stamps. Indywidualne składki 14 na tydzień. Nie spełniono zapotrzebowania na dobra konsumpcyjne. No właśnie, bo nie mamy ich prawie w ogóle. Mamy w tej chwili niedostateczne dostawy. Tylko skąd się bierze dobra konsumpcyjne, czy... Ohoho! Jak bardzo mogę oddalić tę mapę jebaną? Co ja będę mógł tutaj budować wszędzie? Czy te dobre, jakie one mają znaczek dokładnie? Jakieś takie dzbany po prostu. Na pewno jeden dzban jest przed ekranem. Czym jest to miejsce?
Jakieś zasoby może dodatkowe mógłbym tutaj zbudować, nie jestem pewien. Lewy alt mi to w ogóle pozwoli wszystko zobaczyć, a niekoniecznie muszę klikać łamanie lodu. Stary punkt postoju. Wybuduj tutaj dzielnicę logistyczną, by uzyskać dostęp do Frostlandu. Zapewne, żeby jakieś podróże tutaj robić, które pozwolą mi zdobyć więcej zasobów gdzieś w świecie. No dobra, musimy rozkruszyć lód, jest zimno jak cholera, czas leci, ale spróbujmy na razie tutaj, wiecie, nie będę próbował generować w samym sobie jakiejś paniki wynikającej z tego, że sam sobie ją wkręciłem. Dobra, budynki, centra, dobra, centra mi są niepotrzebne, centrum grzewcze, zapewne, żeby rozprowadzać to ciepło, ale ja potrzebuję dzielnicę wydobywczą. Dzielnic też oczywiście mamy teraz więcej. Dobra, raz, dwa, trzy. Bum, dwa złoża w jednej dzielnicy będą wydobywane. A, teraz ta dzielnica wydobywcza w ogóle będzie 6 miejsc potrzebowała, co? No dobra, to niech będzie taka jedna wielka, troszeczkę o dziwnym kształcie, ale niechaj się zatem buduje. Odpalmy na pewno, żeby czas, żeby leciał. Jakby wolę mieć niższą prędkość czasu, żeby nie obudzić się z ręką w dupie, głęboko włożoną i już nigdy niemożliwą do wyciągnięcia, niż w sensie obserwować to powoli, niż przyspieszać czas i nagle być w dupie. No ale hej, jeszcze jakieś dzielnice mieszkalne są potrzebne. Ja na razie w tej chwili nie mam problemów, a nie, oczywiście, że mamy problem z pomieszczeniem ludzi. Jak wygląda w takim razie teren, na którym możemy teraz budować? Rozumiem, że jeżeli, że to te nierozkruszony lud jest tutaj taką kratką pokryty, a ja mogę sobie po prostu grzmotnąć tą dzielnicę w dowolnym miejscu. Czy mogę na przykład tutaj przytulić taką dzielnicę? Jest dobre pytanie. Dzielnica mieszkalna. O, osłonięte przed wiatrem, no właśnie. Jeżeli mam zbudować teraz gdzieś dzielnicę, to najlepiej pewnie by było właśnie w takim miejscu. 6 klocków mogę mieć na tą dzielnicę, co? Tutaj mamy 1, 2, 3. O, ty! Ta dzielnica nie musi być taka wielka, mogę ją już zbudować? Osłonięte przed ciepłem. Czekajcie, bo ja mogę to wycofać. A, ja zużywam to ciepło, oczywiście. Mogę zbudować jeszcze tutaj i tutaj, ale dalej już nie będzie osłonięte przed ciepłem. A, znaczy przed wiatrem, przepraszam. Osłonięte przed ciepłem. To akurat by była chujowa opcja. Część dzielnicy będzie osłonięta, część nie będzie. Nie mogę samej takiej trójki zbudować, a jeżeli zobaczę z drugiej strony, bo tutaj mamy generator, to miasto już jest z jedynki całe zamrożone, nic tam więcej nie wciśniemy. Jak wygląda to tutaj? No też tylko i wyłącznie 3. Dobra, zbudujmy w takim razie, a zresztą przecież ja będę musiał dwie te dzielnice zbudować. No więc trudno się mówi, to muszę zbudować. Ile to w ogóle kosztuje? 200 siły roboczej to mam, 40 ciepłowników, jeszcze mam zapas i 200 prefabrykatów. Zapotrzebowanie na ciepło, no oczywiście, że zaraz tutaj to zapotrzebowanie wzrośnie. Dobra, wiecie co? Zanim zbuduję te dzielnice, to myślę, że jednak powinniśmy się skupić na wydobyciu tego węgla i ogrzaniu całego tego miasta, bo jak dorzucę kolejne dzielnice, które wygenerują jeszcze większe zapotrzebowanie, to jeszcze bardziej będę w dupie. A więc może niech to powstanie i potem zobaczymy, co dalej. Miasto szybko traci ciepła. Czy zarządca coś na to poradzi? A może sami se kurwa coś na to poradzicie? Co, ludzie? Moglibyście się też postarać, dorzucić się troszeczkę do tego wszystkiego. Rozbudowa dzielnic. Rozbuduj dzielnice, by zwiększyć ich skalę zarówno pod względem wielkości, jak i możliwości. Rozbudowana dzielnica jest bardziej wydajna, zapewnia dodatkowe miejsca na budynki. Wybierz dzielnicę, by otworzyć panel, kliknij rozbuduj. Aha! Czyli nie muszę robić nowej dzielnicy, tylko mogę dodać jej kolejne klocki po prostu. Jak nie ma wystarczającej liczby sąsiadujących pól, dzielnicy nie można rozbudować. Dzielnice mieszkalne nie mają pól budowy po zbudowaniu, w przeciwieństwie do wszystkich innych. Dlatego musisz rozbudować taką dzielnicę przynajmniej raz, by móc zbudować w niej jakiekolwiek budynki. Okej, czyli dzielnica mieszkalna domyślnie nie ma miejsca na to, żeby budować więcej. Dobra, czas uruchomić generator. Chuj z tym, że kapitan nie żyje. Tak, nago na wózku po prostu zamarzł. Czas go odpalić. Dzielnica, generator, jakieś nowe informacje o generatorze? Główne źródło ciepła w mieście, paliwo, dobra, to tam akurat w miarę ogarniam. To mniej więcej to samo, co ten stary pociąg, który był w prologu. Wykorzystuję dostępne paliwo, wysokie obroty, dobra, sprawa jest tutaj jasna akurat. Odpalmy skurwysyna. Zobaczymy teraz, jak pięknie tutaj zaczyna płynąć ciepło wszędzie dookoła w naszym mieście. Ciepłotą na razie wyrabiamy, ale oczywiście brakuje nam miejsca na ludzi, tak więc czas zbudować te dzielnice mieszkalne. Mam zbudować dwie, zgodnie z tym, co mi w tej chwili gra każe, więc niechaj będą tutaj jedna, no a z drugiej strony po prostu druga. No i cóż więcej mogę powiedzieć? B to budowanie. No ma to w sumie sens. Ty, a to już nie będzie osłonięte? Dlaczego? Dlaczego tutaj mi pokazywało, że będzie osłonięta, a w tym miejscu już nie? Aha, przepraszam, ja nie mogę budować kolejnej dzielnicy, to musi lecieć jakby we własnym tempie. Dobra, włącz... Ty, ty, ty.
Appreciate, co tam. Przebudzenie generatora, narodziło się dziecię, całe jedno dziecię i co wy kurwa dupę zawracacie? Ludzie gromadzą się wokół wieży generatora, który budzi się do życia z grzmotem i drżeniem, by znów dać nam ciepło. To serce miasta, nasza ostatnia linia obrony przed zimnem i pierwsza iskra nadziei na przyszłość. Jakąkolwiek przyszłość. Zarządco pewna para opowiada, że ich pierwsze dziecko, córka, przyszło na świat dokładnie w chwili, gdy generator ożył na nowo. Czyli ciepło wypchnęło dziecko prosto z tej kobiety. Przewróciłeś nam nadzieję! Okej, ludzie mają jednak nadzieję, że będzie git. Niech twoje życie będzie pełne ciepła, a wiatry omijają twoje ścieżki. No i gdzie teraz jest Bóg w tych czasach? Wszyscy będą modlili się do wielkiego pieca, który dostarcza nam temperaturę. Dobra, dzielnica się buduje, gra się zapisuje i przycina jednocześnie w tym samym momencie. Fajnie to wygląda, jak te dzielnice się kształtem dopasowują do obecnych możliwości i miejsca, w którym je umieszczę. Jak tam zaufanie? Napięcie jest znaczne. Chyba wzrosło, wydaje mi się. Drastyczny wzrost, poważne zimno. No przecież nie jest chyba aż tak zimno. Mamy trochę choroby, drastyczny wzrost. No tak, mamy niedobór schronienia, to wiele wyjaśnia. Okej, dzielnica mieszkalna, budujemy. Tu jeszcze będzie osłonięte, perfekcyjnie. Mamy trzy takie osłonięte. Trzy chujowe, zaraz obok dzielnicy w ogóle wydobywczej, ale mam nadzieję, że to nie jest jak w City Skylines i ludzie nie będą narzekali na to, że mają opary z wydobycia węgla, kurwa. Nie za wygodnie się wam tutaj zrobiło w tej chwili? Najgorsze jest to, że ja chciałbym mieć jeszcze niższy poziom trudności, żeby obserwować, jak to moje piękne miasto się rozrasta, jak wygląda, jak to po prostu łączą się te wszystkie kafelki ze sobą. Ten się podpina do tego, do tamtego. Tutaj idzie ciepło, stamtąd idzie węgiel, tutaj foki napierdalamy. Dobra robota, zarządco. Zyskaliśmy nowe złoże węgla, które stanowi część ostatnich dostępnych złóż węgla w Nowym Londynie. Nadal mamy jeszcze kilka, ale ich zasoby szybko się wyczerpą. Musimy zwiększyć wydajność górnictwa, jednak społeczności różnią się w kwestii proponowanych metod. Nadszedł czas, aby zadecydować, które z nich zastosować. Dobra. To co, czas na jakąś radę? Dobra, budynki. Co tutaj właśnie robimy w kwestii tych budynków? Możesz konstruować budynki w dzielnicach, jeśli posiadają dostępne pola budowy. Budynki mają popyt i produkcję, które są dodawane do już istniejącej gospodarki. Dzielnicy mogą zwiększać podstawową produkcję lub bezpośrednio zmniejszać problemy. Początkowo nie masz wielu dostępnych budynków, jednak Instytut Badawczy jest budynkiem, który jest zawsze dostępny od samego początku gry. Zapewnia dostęp do drzewa idei i kumulującą się premię do szybkości badań. Rozwijanie nowych pomysłów jest niezbędne do wynajdowania nowych technologii. Uważaj tylko, kto prowadzi badania, ponieważ ideologie konkretnych grup będą miały wpływ na wynik ich pracy. Będą przedstawiać specjalne warianty budynków. O proszę, no intrygujące akurat. Dobra, co mamy teraz do roboty w ogóle? Rozbuduj istniejącą dzielnicę mieszkalną, no czyli na przykład tamtą w lewo, chociaż nie będzie już osłonięta, ale trudno się mówi. Zbuduj instytut badawczy, opracuj koncepcję wynalezienia nowych kopalni węgla i zbuduj nowo opracowany budynek w dzielnicy wydobywczej. No dobra, po kolei w takim razie. Mamy budynki i instytut badawczy. Czy gdzie się go dokładnie umieszcza? Które z tych miejsc pozwoli mi w ogóle ten instytut umieścić? Nie mam zielonego pojęcia. Odblokowuje drzewko, każdy instytut przyspiesza zapotrzebowanie, produkcja, szybkość działań. A, dobra, potrzebujemy rozbudować dzielnicę, ponieważ inaczej nie postawimy w ogóle żadnego instytutu, co? Dobra, rozbuduj dzielnicę w takim razie. Jak będzie wyglądało to rozbudowywanie? Aha, może tylko na boki w tej chwili polecieć, co? No nie będę rozbijał teraz niczego, zbudujemy te dzielnice na przykład w tym miejscu, wzdłuż tej całej krawędzi, niech ona się tutaj rozszerzy, potrzebuję tutaj troszeczkę czas przewinąć, naprawdę, ja ogromnie uwielbiam oglądać, jak w grach, w których się buduje miasta, automatycznie następuje tworzenie tych nowych budynków, które tutaj rosną, dopasowują się do terenu, każdy gracz jak sobie to wszystko ustawi, tak będzie to miał. Ktoś bardzo pocieszycielsko powiedział mi, że no słuchaj byku, generalnie to pierwsze miasto w takim Frostpunku zawsze do wyjebania, a potem dopiero możesz się zastanawiać przy tym drugim, żeby je lepiej poprowadzić. Ale ktoś jeszcze mówił, że pierwsze scenariusze nie są takie złe i możemy postawić instytut. Ile to kosztuje? 400 siły roboczej. Ja mam pytanie, czy to jakby, no nie, ogólnie chorzy, zatrudnieni, dzielnice, tak. To jest moja ogólna siła robocza i to nie jest tak, że oni w danym momencie są zużywani, póki to się nie wybuduje, że nie mogę robić więcej rzeczy naraz. Dobra, robimy w takim razie. Instytut już tutaj powstaje. Nie będę tutaj przeginał pały. Niech sobie ci wydobywają. Tutaj zasuwamy z tą dzielnicą wydobywczą. Zwróciliście mi uwagę na jedną ważną rzecz, którą kompletnie w prologu przeoczyłem, czyli kwestię tego, że dorabiałem kolejne miejsca, które wydobywały mi jedzenie, ale kompletnie nie zauważyłem, że jestem w dupie, jeżeli chodzi o wydobycie paliwa do mojego generatora. Dlatego było zimno, dlatego było niedostatecznie tego wszystkiego. Powinienem był wcześniej skupić się na wydobyciu ropy, w prologu zaznaczę, a dopiero potem może myśleć o kolejnych placówkach, które zdobywają jedzenie. No i tworzy się ten nasz instytut badawczy. Staram się tutaj tak kręcić tym wszystkim, żeby mniej więcej wam pokazywać ładnie, jak ten progres wygląda. Strasznie mi się te linie ciepła podobają, które tutaj zasuwa. No i mamy instytut! Można opracowywać nowe koncepcje.
Znikaj mi z ekranu, co się tutaj dzieje? Różne koncepcje społeczności Nowego Londynu. Przed nowym instytutem zebrała się niewielka grupa ludzi spierających się o ostatnie złoża węgla. Niezłomni i nowolondyńczycy chcą, byśmy polegali na maszynach górniczych, natomiast Frostlanderzy opowiadają się za oszczędniejszymi rozwiązaniami. Pod rządami kapitana do takiej niezgody nigdy by nie doszło, teraz musisz zdecydować, komu zaufać i czyje pomysły wprowadzić w życie. Pokaż mi dostępne opcje, chcę dokonać decyzji teraz. No dobra. Potrzebujemy nowych pomysłów, by dalej się rozwijać. Różne społeczności mogą inaczej podchodzić do tych samych kwestii. Będą opowiadać się tylko za tymi rozwiązaniami, które są zgodne z ich światopoglądem. Wybrałem społeczności, aby mogła rozwijać swój pogląd, polepszy z nią twoje relacje. Dobra, ogrzewanie, zasoby na ogrzewanie jest potrzebne. Docieplenie strunienia, kopalnie węgla. I tutaj mamy trzy różne opcje. Ja pierdolę. Widzę, ile procent w ogóle stanowią niektóre te nowolondyńczycy. Frostlanderzy, co oni proponują? Kopalnia pyłu węglowego. Obiekt, w którym pozostałości pyłu są zasysane i kompresowane w postaci brykietów. Wymóg siły roboczej. No myślę, że decyzja jest pomiędzy tymi i tymi. Tych jest tylko 12%. Oni mają zresztą takie same wymagania praktycznie jak nowolondyńczycy, no bo chcą w sumie tego samego. Strzałowa albo kopalnia pyłu węglowego. Oni mają tutaj wyższy wymóg siły roboczej, ale trochę mniejszą produkcję. Choroba lekko wzrasta, degradacja wzrasta w tym przypadku. To ma mniejsze zapotrzebowanie na materiały. A to ma większe zapotrzebowanie na materiały. No właśnie, więc pojawia się problem. Czy ja chcę być po stronie Frostlanderów, którzy chcą tańszą rzecz, która będzie jednak wymagała więcej ludzi i produkowała jakby więcej, mniej, czy może uderzyć w stronę nowolondyńczyków i tych niezłomnych, którzy stanowią większą część miasta, produkuje to więcej, jednocześnie wymaga mniej ludzi, no ale też ma wyższe zapotrzebowanie na materiały. Wydaje mi się, że jakby kompletnie nie wiem, co robię. Nie wiem, która taktyka będzie tutaj dobra. Może jest dużo prawdy w tym, że pierwsze miasto jest do wyjebania, ale spróbujmy się opowiedzieć po stronie nowolondyńczyków. Nie mogę, czy ja mogę tutaj zobaczyć w tej chwili w ogóle, kurwa, ile tu jest rzeczy. Centrum, arena, społeczeństwo, wieże, Frostland. Mosty powietrzne, siedziba zwiadowców. O, zwiadowców to pamiętam z jedynki, wysłało się ich na misję. No ale kopalnie węgla teraz są ważne. Spróbujmy uderzyć w strzałową kopalnię. Praca z wykorzystaniem wiercenia strzałowego do szybkiej eksploatacji złóż, w związku z którą powstają uciążliwe opary. Spróbujmy tak. Może nie po stronie Frostlanderów bądźmy. A może zaryzykuję? Chociaż te dwie frakcje wtedy się na mnie wkurwią. Nowolondyńczycy, zbadajmy tę koncepcję. Zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. Opracuj koncepcję. Gdzie będę teraz widział, jak to w ogóle wygląda, progres tego? Abe Byron, 55 lat, instruktor. Generator cieszy się dużym poważaniem wśród niezłomnych. To są niezłomni chyba, ci tutaj w tych mundurach, tak mi się wydaje. Coś o nich mogę w ogóle sobie przeczytać? Postęp na chwałę Nowego Londynu. Rywalizacja kształtuje najsilniejszych. Racjonalizm to porządek, a porządek to kontrola. Nowolondyńczycy. Tych w ogóle nowolondyńczyków to ile oni procent stanowią? Chyba niewiele. Ci niezłomni tylko 12, no a ci Frostlanderzy. Adaptacja to jedyny sposób. Mogę im finansować projekty. Za 207 ciepłowników. Połowę wszystkich, które mam. No chyba was pojebało. Relacje spadną. Tutaj mogę w ogóle wziąć od nich 207 tych. Dobra. Zobaczmy, jak to będzie leciało dalej w takim razie. Czas zasuwa. A gdzie jest moje badanie? Mam tutaj skrót. Mam drzewo idei. 9 tygodni, zanim się to wszystko nie zrobi. Nie mogę w tej chwili nic zrobić tak naprawdę, póki te 9 tygodni nie minie. Niedługo spadnie temperatura. Ale nie mam... Nie wiem, czy ja w ogóle powinienem w tej chwili słuchać się tylko tych celów, które mam do wykonania? Czy może próbować budować dalej i jakby rozwalać kolejne te... Rozwalać kolejne... kawałki lodu i dobudowywać się do kolejnych opuszczonych ruin, żeby zdobyć prefabrykaty czy jeszcze inne pokłady węgla. Dobre pytanie, nie jestem pewien. Prefabrykaty. No węgla naprawdę jest niewiele. Tutaj mamy takie małe źródło węgla, a poza tym totalna chujnia. Więc wiecie co? Trzymajmy się zasad, które nam w tej chwili dyktują cele o mojej misji. Chwytając się brzytwy. Musimy dojechać do końca tych badań. Na razie ludzie mniej więcej dają radę. Nie spełniono 13 zapotrzebowań na schronienie. Dobra konsumpcja. Czy one w ogóle są? Nie wiem. Czy ja gdzieś produkuję? No nie, jakoś inaczej trzeba się ich tutaj nabawić. Żyzna gleba pod żywność. Dobra, niechaj czas leci. Na razie miasto mamy skupione tylko w takich dwóch kanionach rozchodzących w drugą stronę, ale ma... Przepraszam, mamy jeszcze 748 tygodni dostępnego węgla, tak więc chwilę damy radę tutaj przetrzymać. Nadwyżkę zasobów w ogóle mamy materiałów, nadwyżkę żywności. Jest pięknie, niedługo przestanie być pięknie. Zarejestrowano 7 jako chorych. No dobra, trudno się mówi. Ilu jest w ogóle chorych? Tutaj mogę to sprawdzić. Jest 20 chorych. No nie mają wszyscy niestety domu. To jest kurwa problem. I nie wiem, czy ja powinienem teraz sobie pierdolność na przykład kolejne to... Nie wiem, ale mamy strzałową kopalnię węgla.
Więc zobaczmy, co dam radę teraz zrobić. Zbuduj nowo opracowany budynek w dzielnicy wydobywczej. Czy ja mogę go w tej chwili zbudować w tej? Tak, powinien mieć miejsce. 300 siły roboczej na luzie, 80 ciepłowników mamy sporo i prefabrykaty jeszcze. No prefabrykaty, nie, to tylko 40 kosztuje, 60 materiałów będzie potrzebowało. Materiały mamy gdzie? Czy tutaj mam statystykę materiałów? W tym miejscu chyba. Mamy nadwyżkę, dostępne 50, to będzie zużywało 60, więc będę musiał sobie chyba skombinować jakiś sposób na zdobycie tych materiałów. Możesz monitorować Zeitgeist swojego miasta w lewym dolnym rogu ekranu. Oznacza ducha czasu, opisuje kierunek twojego miasta na trzech osiach. Technologii, gospodarki, społeczeństwa. Ja pierdolę. Uchwalane przez ciebie prawa, stawiane budynki, dokonywane wybory, wszystkie mają wpływ na Zeitgeist. Jednocześnie twoje społeczności mają naturalną tendencję do faworyzowania niektórych rozwiązań kosztem innych. Twoje relacje z nimi będą zmieniać się w zależności od opinii o bieżącym Zeitgeist. Im bardziej rozwijasz miasto w kierunku, który wspierają, tym bardziej pozytywnie wpływa to na twoje relacje. Aby zobaczyć, co popiera dana społeczność, kliknij obrazek do ekranu, najedź kursorem najedź kursorem na ikony nad jej nazwą. A to intrygujące w sumie. Zobaczmy sobie, jak wygląda nasz Zeitgeist. Postęp. Terrere, przyroda. Zbudujemy maszyny, by wykuć dla nas miejsce w lodzie. Udoskonalimy się za pomocą technologii. Aha, czyli mogę iść albo w postęp, albo w adaptację. Kliknij prawe, żeby dowiedzieć się więcej. Okej, okay, dobra, mogę sobie to rozwinąć, a mogę zwinąć. Tutaj rywalizacja albo wspólnota, a tutaj tradycja albo racjonalizm, co? No Frostlanderzy, czego oni w ogóle chcą? Oni chcą adaptacji, no ja niestety poszedłem w stronę postępu. A z drugiej strony, nie, ten znaczek nie dotyczy tego koniecznie. Co oni lubią? Lubią postęp, to się domyśliłem. Postęp, rywalizacja i racjonalizm. No oni na takich brzmią. Nowolondyńczycy, może jakiś balans? Nie, oni po prostu lubią postęp. Dobra, lecimy dalej. Budynek się tworzy w takim razie. Na prędkości 1 poproszę. Jak na razie Frostlanderzy nie będą moimi największymi fanami. A tutaj się upgrade'uje w takim razie nasza kopalnia. Jak to wpłynie na nasze zbiory zatem? Dzięki nowej kopalni nadciągająca katastrofa związana z brakiem węgla została tymczasowo zażegnana. Społeczności jednak wciąż pozostają podzielone. Słabnący kapitan planował utworzenie rady, która miała rozwiązywać takie problemy, ale nie udało mu się tego dokonać przed śmiercią. Teraz to zadanie spoczywa na twoich barkach. Mieszkańcy Nowego Londynu chcą mieć wpływ na zarządzanie miastem. Pierwszą decyzją, którą musisz podjąć, czy powinieneś nadal przewodzić temu miastu. Potrzebna nam rada, no dobra, zbuduj radę i uzyskaj wotum zaufania. Centrum rada. A jedyne, co mogę teraz zrobić, zaraz obok pieca. Czy wy nie poczuwacie się troszeczkę? Nie uważacie, że nie jesteście chyba godni tego, żeby być zaraz obok pieca? To jest troszeczkę, mam wrażenie, zbyt podpierdalające zwykłym obywatelom ciepło miejsce. Ale okej, okay, nie będę się wtryniał, oczywiście, że ludzie będą tutaj lepsi i gorsi. Ja mam nadzieję, chociaż będę, że będę chociaż należał do tych lepszych. Zbudowane zatem. Uzyskaj wotum zaufania. To będzie zapewne to. Zobaczmy. Pierwsza sesja rady. Rada zaczyna obradę, a w powietrzu unosi się atmosfera oczekiwania. Kapitan przez lata rządził silną ręką, ale to już przeszłość. Teraz społeczności chcą mieć znów swój głos. Niezłomni utrzymywali porządek w imieniu kapitana i postępują rzekomo zgodnie z jego wizją Nowego Londynu. Postęp, zasługa i rozum. Nowolondyńczycy i Frostlanderzy spierają się o strategię przetrwania, choć żadna z tych społeczności nie ma jasnego stanowiska w kwestiach gospodarczych i społecznych. Są także tacy, którzy ze wzgardą patrzą na frakcję Niezłomni z powodu jej roli w historii Nowego Londynu, ale na razie trzymają się w cieniu. Na podstawie twoich decyzji podczas kryzysu węglowego rada zadecyduje, czy pozostaniesz na swoim stanowisku jako zarządca. Okej, okay, czyli już w tej chwili mogą mnie wypierdolić tak naprawdę. A, mamy tutaj, proszę, film z obradami naszej rady. Intrygująco to wygląda. Gdyby tylko był poziom trudności debil, byłbym szczęśliwszy. O kurwa. Co my tutaj mamy? Gdy powrócisz do rady w przyszłości, będziesz mógł proponować nowe ustawy, poddawać je pod głosowanie. Teraz jednak czeka cię inne głosowanie. Społeczności Nowego Londynu muszą zaakceptować cię jako swojego przywódcę. Okej. No dobra, tylko co ja mam teraz ze sobą zrobić? Wotum zaufania. Głosuj lub negocjuj. O cholera. Czy zarządca powinien pozostać u władzy? Jeżeli to głosowanie się nie powiedzie, radni natychmiast usuną cię ze stanowiska. Ja pierdolę. Ukierunkowane głosowanie? O Jezus, co to będzie? Dobra, o co chodzi? Radni są podzieleni. Za 22, przeciw 4, niepewni 74. Głosuj albo negocjuj. Negocjuj z radnymi, staraj się wpłynąć na sposób, w jaki głosują. Czym jest samouczek na temat tego?
Gdzieś mamy tutaj pewnie całą kategorię rady. Rada zajmuje się głosowaniem, mogą mieć ogromny wpływ. Możesz proponować prawa, jednak muszą zostać przegłosowane. God damn! Nie dość, że ja muszę kminić, jak to jebane miasto uratować i nim zarządzać, to jeszcze muszę robić to w taki sposób cały czas, żeby obecni tutaj w Radzie ludzie z różnych społeczności zaakceptowali mój pomysł. Pojebane, ja walczę nie tylko z zimnem, ale z ludźmi nawet bardziej. Przegłosowane przez większość, tararara, Zeitgeist, dobra, negocjacje. Nie wszystkie proponowane przez ciebie prawa będą miały szerokie poparcie, możesz negocjować, aby mieć większe szanse na wygranie głosowania. Po wybraniu grupy, z którą chcesz negocjować, możesz zadecydować, co im obiecać. Dobra, negocjacje myślę, zostawimy na później, głosujmy! O, zobaczymy, za wymagane 51, no chyba się kurwa uda, odpalajcie te świeczki, ej, mamy wotum zaufania, udało się, uchwalono ustawę. Zatem nadal będziesz pełnił funkcję zarządcy. Dobrze, czeka na ciebie wiele wyzwań. Zwiększenie skali wydobycia węgla to duży sukces, ale złoża kiedyś się wyczerpią. Musimy poszukać na Frostlandzie stałego źródła paliwa. Jeśli nam się uda, przed miastem... Jeśli nam się nie uda, przed miastem nie ma przyszłości. No dobra, to w takim razie w jaki sposób? Zbuduj dzielnicę logistyczną w miejscu starego punktu postoju, znajdź stałe źródło paliwa poza miastem. Coś mi się tutaj pokazało w tym samouczku, nowego coś mi chciało pokazać. Społeczeństwo, nie, dostęp do Frostlandu. Musisz sięgnąć poza twoje miasto, nie tylko aby przetrwać, ale aby się rozwijać. Dzielnice logistyczne zapewniają dostęp do Frostlandu. Pamiętaj, że mogą być budowane tylko w miejscu starego punktu postoju na obrzeżach dowolnego miasta lub obszaru kolonii. Eksplorując i eksploatując świat poza stolicą, możesz zapewnić ludziom niemal wszystko, czego potrzebują. Możesz przełączać między widokiem Frostlandu i widokiem miasta, klikając odpowiedni przycisk. Okej. Okay. Dobra, moment. Gdzie był ten przycisk? Wydawało mi się, że gdzieś tutaj się znajdował, ale ewidentnie nie. Nie pojawia się, kiedy odpauzuję grę. Co się dzieje tutaj w ogóle? Przerwa w obradach rady. Okej. Okay. No dobra. Zbuduj dzielnicę logistyczną. Może dlatego nie mogę, bo nie mam dzielnicy logistycznej. Tererere. Gdzie mogę ją zbudować w takim razie? Tam? A, i teraz musimy się tam, kurwa, przebić. No nie ma innej opcji. Musimy tutaj zaprzęgnąć do pracy nasze rozbijaczki i napierdalać. W którą stronę powinienem pójść? Nie mam zielonego pojęcia. Co się dzieje w ogóle tutaj? Mamy miejsce, które będzie osłonięte przed wiatrem, co? I zmniejszy nam zużycie ciepła. To myślę, jest to najlepszy kierunek, w jakim mogę w tej chwili uderzyć, jeżeli chodzi o rozbudowę mojego miasta. Iść po prostu w dół i jednocześnie zyskać dostęp do tego węgla. A tutaj będę mógł zawsze odbić i też zbudować może dzielnicę mieszkalną, może inną, ale musimy dotrzeć do tego grzmota, więc... No więc lećmy, zahaczając o jak najwięcej tutaj tych źródeł węgla, jak tylko będę w stanie. Tego na razie nie muszę jeszcze rozbijać, ale dobrze by było tam mniej więcej zmierzać. To mogę sobie odkryć, jak będę próbował dotrzeć w tamtym kierunku. Dobra, lodołamacze zatem, napierdalajcie, łamcie loda. A ja będę leciał przed siebie. Zwolnimy trochę czas, żeby nie zasuwać tutaj aż za bardzo. Łamanie lodu jest pod X-em, tak więc szybka sprawa. No dobra, a uderzymy sobie tutaj, tutaj, cyk. No musimy dotrzeć do tego jednego cholernego punktu, no i kurwa, zabraknie mi jeden! Dobra, moment, a jeżeli uderzę może w tym kierunku, będzie to sprawniejsze? Nie no, wszystko co wiem o heksach mówi mi, że nie, a jednak kurwa damy radę, optymalniejsza trasa, co? No myślę, że ważniejsze będzie, żeby szybciej do tego dotrzeć i szybciej po prostu móc się tu rozbudować. 5 kolejnych chorych, nie mam dostatecznie dużo ludzi. Zapotrzebowanie na ciepło odnotowuje wzrost. Świetnie. Cold is coming. No, nie brzmi to najlepiej, ale dobra. Potrzebuję dzielnicy logistycznej. Walnijmy ją tutaj w taki sposób. O nie. Ona 6 zajmuje aż? Oto piękną dzielnicę tutaj zrobiłem. Wystawioną, kurwa, idealnie na samym środku. No, ale nie będę tutaj rozbijał kolejnego lodu, tylko po to, żeby ładnie była umieszczona w tym miejscu. Niech będą jakoś połączone ze sobą. Już tutaj pociągnęło kabel cieplarniany. No i zobaczymy. Nadal nie wiem, czy powinienem dobudowywać teraz te dzielnice, żeby ludzie mieli po prostu więcej miejsca na życie, czy skupić się na tym, żeby... Ile to kosztuje? Zobaczmy. Może powinienem. Ty, moment, stop. Zapauzujmy grę. Ile kosztuje rozbudowa? 50 ciepłowników, 50 prefabrykatów. No stać mnie, kurwa, na takie rzeczy, więc chyba powinienem. Mam takie wrażenie. To będą tylko 3. Czy jak umieszczę to w tym miejscu, to one będą jakoś bardziej, wiecie, przytulone do siebie i może pozwoli mi... sensowniej zadbać o to ciepło? No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Ale myślę, że jeżeli mają gdzieś być, to niech będą w tym miejscu. Rozbudujmy te dzielnice. Potrzebuję miejsca dla tych ostatnich 13 osób. Jeszcze mi wzrośnie oczywiście zapotrzebowanie na ciepło. 245, 245, zapotrzebowanie, instytut, dzielnica wydobywcza, mieszkalna. Nie wiem, robię to tak troszeczkę na własną rękę. Mam nadzieję, że nie jest to zły pomysł. Może powinienem się słuchać tylko i wyłącznie misji z tego samouczka? Może nie.
Które się zbuduje pierwsze? W sumie mogę patrzeć, kurwa, w aż takiej perspektywie na to wszystko. No dobra, jak wygląda? Kurwa, nadal mamy za mało jebanego miejsca w mieście. Ile was tam, kurwa, jest? Dostępne 100, a potrzebuje 108. No dobra, może chorych zacznie przynajmniej ubywać w toku tego wszystkiego. 8 tysięcy ludzi. Kolejny wzrost populacji, 60% stabilnie rośnie. No to chyba dobrze, no. Dobra, buduj się dzielnica logistyczna, zobaczymy, do czego mi się tutaj przydasz. Czy będziemy gdzieś ludzi wysyłali, balony już tutaj widzę, też je kojarzę z ekspedycjami. Możemy zbadać zamarznięte tereny wokół Nowego Londynu, odnaleźć źródła paliwa, żeby zapewnić stabilne dostawy na przyszłość. No to jest najważniejsze. I mamy, mam nadzieję, że będzie na wyżynach. Badanie. Wysyłaj ekspedycję, aby odkryć interesujące miejsce i zasoby, które można zebrać dla dobra swojego miasta. Możesz wybrać terytoria, które chcesz eksplorować. Aby zbadać, musisz przydzielić określoną liczbę ekip frostlandowych, które pochodzą z dzielnic logistycznych. Okej, czyli cała dzielnica od razu ma ludzi, którzy mogą pójść to badać. Terytoria mają poziomy trudności, które wpływają na koszt, czas i poziom zagrożenia. Terytorium otwarte można zbadać szybko, bezpiecznie, do tego wymaga mniejszej liczby ekip. Terytorium surowe, więcej czasu, wyższy poziom zagrożenia, większa liczba ekip. Trudne zabiera najwięcej, ma najwyższy poziom, wysoki koszt, a zablokowane jest niemożliwe. Zwykle spowodowane zamiecią. No dobra, poziom zagrożenia określa, czy wysłanie ludzi będzie miało jakieś konsekwencje. Niskie nie spowoduje żadnych ofiar, poważne obrażenia, a śmiertelne śmierć. Ma to sens. Ale ważne, że niskie nie spowoduje żadnych ani obrażeń, ani ofiar. Eksploracja terytorium zawsze powoduje obrażenia lub zgony związane z określonym poziomem zagrożenia, ale liczba dotkniętych może być za każdym razem inna. Poziom zagrożenia, a także czas trwania może zmniejszyć się poprzez badanie nowych metod eksploracji. No dobra, zobaczmy w takim razie. Mamy wyżyny, tylko na wyżyny możemy chyba uderzyć w tej chwili. Co mamy tam? Przeludnienie oraz skurczenie się zapasów. Wielu mieszkańców musiał zamieszkać tych prowizorycznych, okej. Okay. 5. Przyjmij z powrotem ludzi. Kurwa, ja nie mam miejsc na to. Wróć później, dobra. Jeszcze zagadamy do nich może później. No na razie ta dzielnica... Aha, ja mogę pójść, kurwa, gdzie tak naprawdę mi się żywnie podoba? Kanion. Aha, dobra. Kurwa, ten Frostland będzie gargantuiczny zatem. Nierówny teren, poziom zagrożenia wysoki. Na wyżynach mamy też poziom zagrożenia wysoki. Tutaj mamy możliwe odkrycia. Mieszkańcy Frostlandu, a na pagórkach... Prefabrykaty, rdzenie i mieszkańcy Frostlandu. A co będzie tutaj? Wymaga 20. Aha, ja nie mam w ogóle ekip tyle, żeby tam pojechać. Ile mam tych ekip? 15. No dobra, to mi się podoba. Wybór się zmniejsza. Tutaj to wymaga 10 ekip, to też. No w sumie na to samo wychodzi w takim razie. Ale chodźmy na pagórki. Ja myślałem, że ja będę mógł tylko na południe pójść, bo na dole zbudowałem mój przystanek. 15 tygodni zajmie to, 15 tygodni zajmie to. Dobra, lecimy tutaj zatem. Poziom zagrożenia niski, powinno być ok. Wyjdźmy z tego zatem, oni już tutaj zasuwają, czas leci. Dobra, zobaczymy, czy znajdziemy stałe źródło zasilania. Czy ja będę widział gdzieś tą moją ekipę tutaj? Nie, mogę tylko i wyłącznie przewinąć i patrzeć się na Frostland. Kusi mnie jeszcze bardziej tą jebaną dzielnicę mieszkalną tutaj rozbudować, a może tą na przykład, żeby po prostu zwiększyć liczbę ludzi, których tutaj dam radę pomieścić. A widzę, że mogę tylko dwa razy dzielnicę rozbudować. Co? Czym jest ten przycisk? Przybliż dzielnicę. Mogę sobie legitnie pojedyncze osoby pooglądać. Mają tam jakieś koksowniki, kurwa, piece i tak dalej. Dobra, no. Jeżeli chodzi o ciepło, jest git. Jak ten nasz generator w ogóle wygląda? Produkcja, mieszanka paliwa, 275, 275. Jakby kusi mnie, żeby zbudować jeszcze troszeczkę więcej miejsca dla tych ludzi. Rozbudować może te dzielnice w tym kierunku na przykład, albo w tym. I to mogłoby nawet podziałać. Tutaj nie mogę, bo w pobliżu dzielnicy wydobywczej mogę, ale następuje tam degradacja. Ale też mamy ciepło. No więc ważne decyzje są tutaj do podjęcia. No bo mamy to minus 8, nie spełniono. Dzielnica ta, dzielnica tamta. Boję się, że to zrobię i nagle, wiecie, będę w dupie. Ale hej, 25 pozdrowieli. Skurwysyny, wzięli i pozdrowieli. Zobaczmy w takim razie widok Frostlandu. Czy ja widzę, co się tutaj dzieje teraz? Nie, no nie widzę. Mogę tylko patrzeć na idący cały czas pasek postępu przed siebie. 74, 135. No nadwyżka zasobów, nadwyżka materiałów. Ale coś czuję, że ta nadwyżka nie będzie taka piękna, że będzie trwała i trwała w nieskończoność. Przyspieszmy czas, zobaczmy, jak to będzie się rozwijało. Siłę roboczą mamy, to mamy. Ekspedycja trwa, zaraz temperatura znowu poleci w dół. Tak więc nie wiem, czy chcę dokonywać rozbudowy w momencie, w którym nie wiem, co się zaraz wydarzy. Magazyn niestety zaczyna się potężnie opróżniać. Co się dzieje tutaj?
Brak prawa regulującego kwestię wychowania dzieci przekłada się na wzrost niepokoju w mieście. Czy ja powinienem odpalić radę i zobaczyć, czy jakieś prawo by mi się tutaj nie przydało? Być może. Jak tam wygląda rada w tej chwili? Zaproponuj ustawę, wkrótce głosowanie. A, czyli mogę sobie wybrać przetrwanie, dodatki spożywcze. O kurwa. Nie mamy określonych tych. Czekajcie, społeczeństwo, władza, o, we władzy też. Strażnicy porządku, ukierunkowane głosowanie, społeczeństwo. Wychowanie dzieci. To ludzi ewidentnie interesuje. Mogę to zaproponować i widzę już nawet w tej chwili, jakie oni mają podejście. Wszystkie dzieci muszą pomagać jednemu z krewnych w pracy, aby nauczyć się fachu, podtrzymać rodzinę, tradycję. Odsetek aktywnych robotników wzrasta, a tutaj szybkość badań wzrasta, ale przychody ciepłowników spadają. No bo rozumiem, że trzeba jakby opracować jakiś plan, co? Przestępczość wzrośnie. Aha, przestępczość wzrasta, jak nie mam żadnej zasady dotyczącej wychowania dzieci. Kurwa, no nadal nie wiem, czy ja powinienem tutaj robić rzeczy na własną rękę, czy słuchać się grzecznie po prostu tych celów, które mi się tutaj pojawiają. Zobaczymy, co to jest w ogóle. Degradacja niewielki, wzrost strzałowa kopalnia węgla. No to już wiedzieliśmy, że degradacja będzie przez to wzrastała. Mówi się trudno. Ekspedycja zaraz się ukończy. Dosłownie to momencik, kurwa. Mogę nawet sobie tutaj wejść i chyba zobaczyć. Ekspedycja, jeden, czas eksploracji, jeden tydzień, jeden dzień. No dobra, aha, bo jak jestem na tej mapie, to czas, znaczy nie, jak się w to wkliknę, to czas nie leci. Dobra, niechaj leci zatem. Nawet podwójna prędkość. Mamy 100%! Ło kurwełe, co się tutaj wydarzyło teraz? Znajdź stałe źródło paliwa. Mamy coś w mieście. Populacja miasta zwiększyła się. Zarządco najnowsze dane pokazują, że w ciągu ostatnich tygodni populacja znacząco się zwiększyła. Niektórzy przypisują ten wzrost napływowi osadników z Frostlandu, inni są zdania, że liczba urodzeń przewyższa liczbę zgonów. Niezależnie wprowadziliśmy odpowiednie poprawki do obliczenia potrzeb miasta. No to zobaczmy w takim razie te potrzeby miasta, jak to wygląda. Jeszcze więcej domostw potrzebuje. No nie ma chuja we wsi, muszę rozbudować dzielnicę. Potrzebuję więcej miejsca dla ludzi, na razie z ciepłem dajemy radę. Jasne, temperatura zaraz spadnie, ale wtedy moje problemy związane jakby z małą ilością ludzi wzrosną jeszcze mocniej, więc dobudujmy tę jedną dzielnicę. A teraz wracam z powrotem i się zainteresujmy w takim razie tym paliwem. Mamy coś tutaj. Porzucony silnik pomocniczy Dreadnought. Pod kadłubem znaleźliśmy rdzeń niemożliwy do odtworzenia komponent sprzed mrozu, który możemy wykorzystać do zasilania najbardziej zaawansowanej technologii. Szczeliny w lodzie wskazują, że dawno temu Dreadnought kierował się w stronę zamarzniętej zatoki. Okej, okay, te części są zbyt cenne, albo wróć później. A co mamy tutaj gdzieś indziej? Opuszczona kopalnia węgla. Znajdź stałe źródło paliwa poza miastem. Stare obserwatorium. Eskortuj chętnych, którzy Frostlanderów do miasta, wróć później, przekonaj wszystkich do osiedlenia się w mieście. Musi mieć nowe, stabilne źródło ciepła. Cholera jasna, no i co tutaj będzie teraz dobrą opcją? Tutaj jakieś rdzenie kolejne, tutaj śmiertelnie niebezpieczeństwo, to ja to pierdolę. Mam 15 ekip, no jak już odkryłem cały ten teren, to chyba lepiej by było jakby wlecieć tutaj. Czy to jest to, czego ja teraz potrzebuję? Stałe źródło paliwa poza miastem, no to może być to? Do zasilania najbardziej zaawansowanej technologii. No ale to nie jest też paliwo, nie? Co mamy tutaj? Kompleks zamieszkał niegdyś przez dzieci, które z czasem dorosły i stały się mieszkańcami Nowego Londynu. Z rozkazu ostatni górnicy wrócili do domu, ale wiemy, że w szybach wciąż są pokłady węgla. Droga dojścia jest w kiepskim stanie. Weź zmagazynowane fabrykaty, zachowaj pre... Kapitan zamierza użyć, aby go ulepszyć. Magazyn. Możemy je zebrać albo pozostawić na miejscu, jeśli chcemy ponownie eksplorować kopalnię. Okej, okay, czyli jeżeli zabiorę zmagazynowane prefabrykaty, dostanę ich 300, ale przyszli górnicy na pewno docenią dobrze utrzymaną drogę, jeżeli oleję branie tych prefabrykatów. Mam ich 1400, 300 to jest niemały zysk, jeżeli bym się zdecydował, ale szczerze kusi mnie to. Części są zbyt cenne, żeby je zostawić. Niechaj to rozmontują w takim razie. Czy mogę zobaczyć teraz szczątki pomocniczego silnika, ślady zebraliśmy wszystko, co może być. No nie znalazłem, ewidentnie. Stałego źródła paliwa. Tutaj w ogóle coś się dzieje. Odkrycia, poziom zagrożenia, otwarty teren. Dalej za bardzo nie pójdę. Mamy tutaj kolejne miejsca. Materiały mogę odkryć w tym miejscu. Prefabrykaty, rdzenie. Tutaj mamy naszą ekipę. Aha, ja mogę w ogóle, teraz to wyeksplorowałem i mogę do tego z tym wszystkim podjąć decyzję w tej chwili. A, okej. Okay. Osady, góry, konstrukcja, droga. Co się tutaj teraz dzieje? Ja mogę jakąś drogę skonstruować? Co to kurwa jest? Ty, mogę drogę skonstruować. Jeżeli zaznaczę stąd... O kurwa, naprawdę? Ja muszę teraz się tutaj wyklikać po tych kropkach, żeby drogi konstruować do tego miejsca na przykład? Ja pierdolę, do czego to ma służyć, jeżeli...
O, czy ta kopalnia w takim razie to będzie to stałe źródło paliwa? Nie, no nie ma opcji. Chociaż może? Może jeżeli mamy teraz te kopalnie, trochę poskąpiłem prefabrykatów i mamy tutaj przejście, jeżeli zrobię trasę prosto do tej kopalni, ty nie, muszę to ustalić. Nie, bo tutaj mamy taki haczyk. Czym to kurwa dokładnie jest? Czekajcie, samouczek! Mów mi więcej! Osady. Po zbadaniu idei ogrzewania osad placówki w mroźnych ziemiach mogą zostać przekształcone w stałe osady. To nie jest kurwa to. Aby zbudować osadę, musisz ustanowić połączenie za pomocą mostów powietrznych. To nie jest most powietrzny, co ja teraz robiłem, tylko droga. Okej. Posterunki też mamy. Posterunki można odkryć w całym Frostlandzie, stanowią źródło różnych zasobów. Aby uruchomić posterunek, musisz zbudować połączenie z miastem. Po wykonaniu tej czynności posterunek automatycznie się włączy, zacznie wydobywać zasoby, jeśli masz wystarczająco dużo ekip, aby spełnić jego wymagania. Aha, ja sobie sam stawiam kurwa te dynksy, jak buduję te całe drogi, co? Okej, najbardziej podstawowym sposobem są drogi dostępne domyślnie. Możesz opracować mosty powietrzne, które zwiększają wydajność posterunków. Pamiętaj, że posterunki w końcu wyczerpią dostępne zasoby, można jednak ulepszyć do osad, które zapewniają stałe źródło zasobów, są odporne na wszelkie zamiecie. Dobra, słuchajcie, no mnie to kusi zrobić w tej chwili jedną rzecz. Nie chcę nic budować, chcę wrócić do miasta, to jest zapozowane. Chcę zapisać grę, którą nazwę Stałe... Źródło? Pytajnik? Zapisz grę. Zawsze będę mógł sobie do tego wrócić, jeżeli to nie jest kompletnie to, o co tej grze chodzi. Tak więc, wróćmy do tego. To może być stałe źródło zasilania. Połącz drogi. Wymóg. Zbuduj drogę albo most powietrzny. Tererere. Posterunek w tym miejscu może zwiększyć nasze zapasy o 250 węgiel, aż do wyczerpania złoża. Połącz drogi. Okej, czyli teraz w takim razie... Jak ja mam dokładnie połączyć te drogi? Czy jak ja to kliknę na to? No nie, nie pozwoli. Muszę tutaj robić. Aha, dobra. Kropki wyznaczają mi zasięg tego, jak ja to mogę łączyć. No mogę to połączyć z tym, a mogę potem dojechać jeszcze w to miejsce i zbudować drogę chyba do tego. O kurwa, i anulowałem. 100 cieplaków, 20 prefabrykatów, 10 ekip, które posiadam i 4 tygodnie. Dobra, jolo, buduję tę drogę. Nie mam zielonego pojęcia, co z tego wyjdzie. Jak wygląda stan w takim razie naszego miasta obecnie? Dalej mamy za mało miejsca, zaczyna nam spadać żywność. Ja myślę, że ja muszę wykonywać te cele, ale jednocześnie dbać o to, żeby kurwa zdobywać jakieś żarcie, żeby zaspokajać obecne potrzeby, które są w tej chwili w mieście. Tak więc dostępne 165 zapotrzebowanie. Tutaj jesteśmy już w tej chwili na spadku. Nie, teraz mamy nadwyżkę, ale to dlatego, że mamy w magazynie 2000. Jeżeli nie zacznę wydobywać jakkolwiek, to będę w dupie. Tak więc wydaje mi się. A nie, tamto już mogę w ogóle w tej chwili dzielnicę zbudować. Dzielnica spożywcza? Tak, raz, dwa. Kurwa, no trzecie już tutaj nie zrobię. A nie, przepraszam, ta dzielnica ma całe 6. No dobra, to niech będzie. Wiecie co? Moment. A, najlepiej to by było tam, w tamtą stronę iść, bo tutaj więcej żarcia się znajduje. Więcej, no nie super dużo, ale nadal. Dobra, zróbmy tę dzielnicę tak. Nie mam zielonego pojęcia, że to dobry pomysł, ale już zaczyna się łączyć ze wszystkim. Stałe źródło paliwa poza miastem. Te drogi tutaj zaczynają się budować. Już widać nawet tutaj całkiem szybki progres tego wszystkiego. Nasze żarcie też zaczyna się robić. Jeszcze więcej miejsca w mieście do mieszkania by się przydało. Jest opcja, że wydaję w tej chwili jak debil kolejne zasoby, których mam potencjalnie mało, ale rozbudujmy jeszcze bardziej dzielnicę mieszkalną. Muszę tutaj być w stanie pomieścić tych wszystkich ludzi, którzy się znajdują. Spadnie mi workforce, spadnie mi wszystko. I już nie mamy zasobów. Ha, ha, ha. Żywność ograniczona i już tutaj zdziczałe dzieci, ja pierdolę. Utrzymujący się brak prawa regulującego dzieci prowadzi do jeszcze większego wzrostu. Trzeba rozwiązać problem. Musimy wybrać któreś z tych praw. Uchwal dowolne prawo z kategorii wychowania dzieci. 42 minuty ma ten odcinek, ja pierdolę, aż im się zagubił. Społeczeństwo zatem, co my możemy zrobić? Brak jednolitego prawa. To jest jakby w tej chwili ma więcej fanów i popierają to niezłomni. Bardzo małą część społeczeństwa jakby tutaj stanowią. Opracujemy obowiązkową podstawę programową wspieraną przez władze, aby zapewnić, że wszystkie dzieci zdobędą umiejętności. Czyli szkoła, krótko mówiąc, obowiązkowa edukacja. Przychody lekko spadną i szybkość badań wzrośnie. No to szczerze brzmi lepiej, tak po prostu. Zaproponujmy to prawo, zobaczymy. Jestem zaakceptowany, a nie tylko tolerowany. To mi się podoba. No wydaje mi się, szczerze mówiąc, nikt nie jest przeciw. Głosujemy, kurwa. Potrzebujemy szkoły w tej sukwie. Obowiązkowa edukacja. 51 wymagane. No, no dajecie, głosujcie. O dzieci chodzi. Gdzie są te dzieci? Ustawa uchwalona. Rozumiem to. Fantastycznie. Dobra, prawo uregulowane udało ci otrzymać, dotrzymać obietnicy, uniknąć niepotrzebnego chaosu. Wzrasta zaufanie. Fantastycznie. Relacje.
Społeczności frakcji mają relacje z tobą jako przywódca, im są lepsze, tym bardziej frakcja popiera twoje rządy. Suma twoich relacji wpływa na ogólne zaufanie, czyli ten pasek na dole. Nie będziesz w stanie zadowolić wszystkich, ale dbaj, aby mieć więcej zwolenników niż wrogów. Jasna sprawa. Twoje relacje zależą od kierunku miasta, na relacje wpływa wszystko, co badasz, budujesz, określasz jako przedmiot przeprowadzonych głosowań, kształtują także decyzje podejmowane podczas wydarzeń, bezpośrednie działania podejmowane wobec społeczności mogą poprawić relacje, dotrzymywanie obietnic jest kluczowe. Gdy twoi obywatele będą chorować, pogorszą się relacje z każdą społecznością. Pozytywne relacje zazwyczaj wskazują na większe poparcie dla twoich działań, które może się objawiać na różne sposoby, tak jak wiec na twoją korzyść albo tendencja do głosowania za prawami z kategorii zasad. O ja pierdolę. Jest tego trochę, ale musimy kończyć. O, słyszałeś, Suzy, pójdziesz do szkoły. Nie no, kurwa, Matulu, to ja myślałem, że będę miała spokój od szkoły, a kurwa, ten świat już nie istnieje, ale jednak chuj. Węgla mamy w ogóle duży zapas. Czy on trafia do magazynu? Tak. Możemy tak dużo w tej chwili zrobić, że wszystko w tej chwili praktycznie trafia do magazynu, jeżeli chodzi o węgiel. A więc póki jest, póty jest. Jak tutaj w ogóle z tym wydobyciem? Ile tego zostało? 48, 22 tygodnie nam zostało węgla. To paradoksalnie skończy się cholernie szybko, jeżeli nie będę zwracał na to uwagi. Jak tam w ogóle... Opuszczony posterunek aktywny, 7 nowych chorych, fantastycznie. Jak tam Frostland, co z tą drogą? Czy to się zbudowało? Jak wygląda to? Wysyłanie zasobów drogą do Nowy Londyn. No kurwa, no nie udało się znaleźć stałego źródła paliwa. Mamy tutaj 5 ekip Frostlandowych w tej chwili. Czy to oznacza, że ja muszę rozbudować sobie? No czyli to kurwa kompletnie nie to było. Wysyłanie zasobów, produkcja, 250 węgla, świetnie. Ale to nie jest to paliwo, którego potrzebowaliśmy. Zabierz ze sobą tych, którzy mają ochotę dołączyć. 5 ekip i 2283 sztuki Frostlanderów. No i potencjalnie kolejne ekspedycje, ale nie mam niestety ekip. Tutaj mogę... Nie mogę. Mam tylko 5 ekip. Produkcja, dzielnica logistyczna 15. Wymagania, kliknij lewy przycisk, samouczek. Jak w ogóle zdobyć więcej? Ekipy są rekrutowane pośród obywateli pracujących w dzielnicach logistycznych. Zbudowanie większej liczby dzielnic lub budynków w tychże dzielnicach zwiększy liczbę ekip. No nie udało mi się znaleźć tego paliwa, tak więc powiem tak. Jeżeli gracie we Frostpunka drugiego, możecie mi powiedzieć, czy jakiekolwiek elementy mojej całej logiki są kompletnie nietrafione. Czy ja coś robię dobrze, coś robię źle. Tutaj już widać ten piękny posterunek, który tutaj umieściliśmy. Bardziej się nie przybliżę. Ale dostarcza niemało węgla i magazynujemy go w chuj. A więc mogę sobie tak naprawdę pozwolić na wiele, jeśli chodzi o budowanie nowych dzielnic, tak długo jak będę miał oczywiście workforce, czyli siłę roboczą i ciepłowniki oraz prefabrykaty, które też jednak przybywają z tygodnia na tydzień. Na pewno potrzebuję jakąś jeszcze dzielnicę mieszkalną, potrzebuję więcej żywności, a dobra konsumpcyjne nawet nie wiem skąd się bierze, dzielnica centralna tylko jakieś produkuje. Ale nie mogę postawić żadnego cudownego budynku nowego, który by mi to po prostu podbił. Magazyn, centrum paliwa, centrum grzewcze. To w ogóle by było też całkiem niezłe. Zapotrzebowanie ma na materiały. Materiałów mam w magazynie trochę. Ale cóż, produkuję... No produkuję tyle, ile potrzebuję, bo mam w magazynach, więc trzeba by się dobrać też do tych materiałów w zamarzniętym lesie. No ale tak, muszę chyba więcej w mieście robić, a nie tylko słuchać tego, co mi mówią moje cele. Tak czy siak, ten odcinek dobiega końca, moi drodzy. Koniec EP2. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie wiem, ilu z was to obejrzało, ale jeżeli wam się podoba moja próba walki tutaj rozkminia wszystkiego, dajcie znać. Być może pociągniemy to dalej, póki nie sfejluję. Trzymajcie się. Bye, bye.